Dzień doberek! Jest, słuchajcie, niedziela, godzina 11:45, a my już wróciliśmy od Ursi. Byliśmy tam 15 minut po otwarciu i już nie udało nam się złapać na niektóre ciasteczka. Jestem załamana, dlatego że jest festiwal pistacji w ten weekend i miałam nadzieję, że kupimy wszystko, co jest pistacjowe w ofercie, ale nie udało się. Nie było już tiramisu, nie było eklera pistacjowego, nie kupowaliśmy brontę, bo brontę już kiedyś jedliśmy, ale pozostałe te nowości żeśmy zakupili i teraz wam to pokażę. Oczywiście nie będziemy jeść tego sami, będziemy mieli pomoc do uskutecznienia degustacji. To ma tu taki dziendeles. Pani kupiliśmy, kupiliśmy też ciastki, słuchajcie, dla rodziców. I zaraz pukniemy do sąsiadów, tak żeby było miło przy niedzielce. Jak to działa? Nie wiem, Andrzeju. Czekajcie. Andrzej kontra pudełko. Taki ciasteczkowy zestaw mamy dla naszych sąsiadów. I taki sam dla rodziców. I taki sam mamy dla rodziców, a to jest nowość pistacjowa, właśnie tylko na ten weekend, canolo, będziemy próbować. Tu jest sernik, tu jest ptyś, pistacja, malina. A to ponieważ nie było tiramisu, to stwierdziłam, że się pocieszę innym ciastkiem. I to było coś chyba z karmelem i popcornem? Słony karmel, albo nie pamiętam. Ale zobaczcie, one są piękne te ciasteczka, to są takie małe dzieła sztuki. Jeszcze tu na górze jest makaronik. Sztos. No ładnie to. Także zbieramy się i idziemy najpierw do sąsiadów, a potem do rodziców. 1 hour later. Przyjechał nasz tester, będzie nam pomagać, także no. Słuchajcie, będziemy kroić ciasteczka. Gdyby ktoś był ciekaw ogólnie, bo chyba tego nie powiedziałam, 8 ciastek, 245 zł. Wychodzi na to, że mniej więcej jedno ciastko kosztuje 3 dyszki. One kosztują różnie, niektóre kosztują po 20 parę złotych, niektóre po 30 parę. Ale tak, 245 ziko za taki pakiet ciasteczek, które widzieliście. Zostały nam te, resztę rozwieźliśmy. Tak jak widzieliście, albo teraz zobaczycie, rozkroiliśmy te ciasteczko marakujowe u rodziców i te, które wyglądały jak ziarenko kawy. I rodzice byli tak mili, że się z nami podzielili, żebyśmy my też mieli okazję ich spróbować, także przetestowane i było bardzo smaczne, prawda, Andrzejku? No super było, ale to kawowe mi bardziej wchodziło chyba. Tak, a mi bardzo smakowała ta marakuja, bo po prostu no było tak w 100% było czuć ten owoc. Przepyszne było to ciasteczko, no ale dobra, koniec gadania. Rozkroimy to, zobaczycie jak one sobie wyglądają w środeczku i bierzemy się za degustację. Mamy przekrojone ciasta, tak się prezentuje sernik. Tutaj macie to coś, co było z popcornem. To jest kawałek ptysia, a to jest kanol. I pokażę wam to z Julki talerza, bo jest ładniejszy. Tutaj macie pistacje pokruszone. No nie, no zacnie się to wszystko prezentuje. Trzeba przyznać, że wygląda pięknie. Mam nadzieję, że równie pięknie smakuje. Czyli co? Próbujemy. Łyżeczko, tak? No tak spróbuję, żeby było jakoś ładnie. Dobra, to może od tego, którego chcesz zacząć? Od sernika? Dobra, kochani, zaczynamy od serniczka. Powiem wam, że jest to niezła zielona bryła. Czy osiągniecie taki sam efekt jak książula? Powiecie, że niedobre, to Ursi spadną zasięgi. No co wiem. To jest przepyszne. Tak nie powiem, bardzo dobry. Ozu, ale jak ty nie lubisz pistacji, to może być ciężko dla ciebie. Tak? Mocna pistacja. No. To jest 100% pistacji w pistacji. No, ale to musicie wprowadzić jakąś skalę. Do fajności ciasteczka od 1 na 10. Na koniec jak się wszystko zje. Trzeba ocenić w kolejności. Wiesz? Ja oglądałam waszą degustację. Co tam było? Jakieś pączki? Pączki od Ursi były, no. Dobra, idziemy w inne. Dobra, ale oczyścić pod niebie, ja to powinienem ci kawę dać, bo kawa przeczyszcza tak oczy. Smak. To dla odmiany trochę brzoskwini w kieliszku. To jest orężada, jakby co, bo Julka przyjechała samochodem. Dobra, to teraz dawaj tego. Kanoli. No, tutaj go chyba ręką wezmę. No właśnie, bo to będzie bardzo nieestetyczne do zjedzenia. To Andrzej, teraz kamera na siebie na chwilę. Mogły ugryźć. No dobra. Będę miała problem, bo mi wszystko smakuje. No, to smakuje bardziej niż tamto, ale to na koniec powiem. To jest takie jakby faworkowe ciasto trochę. Mhm. Takie kruche mocno. Idziemy w ptysia. Chyba zacznę od tego makaronika. Ptyś?
Mhm, to jest ptyś. Makaronik, oczywiście pistacjowy. Lepszy czy gorszy z tego błyszczę w Lidlu są bardzo dobre pistacjowe. Co? Proszę cię. Lepszy czy gorszy? Te w Lidlu w porównaniu do tego to smakują jak z tektury. No sorry, ale taka prawda. To jest z pistacji, to nie jest aromatyzowane pistacją, okej? Okay? Pyszny. No. O Boże, takie makaroniki to mogłabym jeść. Dobra, i tutaj trzeba kładać od środka, bo w środku jest ta malina taka. No, to jest moje ulubione, ale to zero zaskoczenia, bo ja kocham malinę. Więc jak jest malina, jest dodatek maliny, to jest najlepszy dla mnie. Ogólnie smakuje mi wszystko. Najbardziej chyba to kanoli, dlatego że najwięcej po prostu tą pistacją czuć, bo w zasadzie to ciastko jako ciastko nie ma za dużo smaku i to jest takie 1000% pistacji w pistacji. No ale dobra, mamy jeszcze coś, co miało smakować chyba słoim karmelem albo czymś takim. I popcorn też kroiłaś, bo było na wierzchu ten popcorn. Nie, już tak, dałam po prostu Julce, żeby nie robić z nas sierotek. O, coś czarnego tu jest, co? Jakieś pestki. Ale to fajnie się gryzie. Mhm. Ta chrupka jakby. Mhm. Ej no, to by mogło powalczyć z moim ukochanym, bo wiecie, bo te rzeczy, co tutaj widzicie na tym talerzu, one są tylko z okazji tego festiwalu pistacjowego, normalnie nie są dostępne w ofercie. Tak, z takich rzeczy pistacjowych dostępnych na stałe jest takie ciasteczko, które nazywa się Bronte, już kiedyś się u nas widzieliście. No i ekler pistacjowy. I moje takie all time favorite to był właśnie ten ekler. Ale kurde, to jest bardzo dobre. Ale to jest poza konkursem, nie możemy tego tutaj porównywać. Dobra, ja będę monotematyczna, kocham pistacje, dla mnie wszystko jest 10 na 10. Gdybym miała wybrać jakby w jakiej kolejności, to będę jeść, co mi najbardziej smakuje, to powiedziałabym, że właśnie zacznę od kanoli, a te dwa muszę postawić obok siebie na równi, bo smakują mi równie mocno. No, to u mnie na pierwszym miejscu kanoli i ten ptyś, na drugim ten sernik, bo on jest trochę dla mnie jednak za ciężki. Za ciężki. Zmęczyłabym się, jakbym miała ten. No, bo generalnie serniki, no ser, prawda? No. Więc jakby samo w sobie, ale w smaku jest pyszny, jest tak bardzo pistacjowy, że już chyba bardziej się nie da. I co ciekawe, te słodycze nie są tak słodkie, żeby użyć temacie dość. No, polecamy. Tak. Wybierzcie się do Ursi, a w ogóle Ursi planuje otworzyć cukiernię w Warszawie. Nie pamiętam przy jakiej ulicy, ale już jest obrędowana. Chyba jakoś latem będzie otwarcie. Także wyczekujcie, bo będziemy mieli ciastka tak w centrum stolicy. Much later. Dzień dobry, jak witajcie. Słuchajcie, jest piąteczek, godzina, nie wiem, 11:30. Ja już jestem w domku, byłam dzisiaj na paznokciach. Mam dzisiaj urlop, będę sprzątać, dlatego że jutro przyjeżdżają do nas goście. Ogólnie urlop wziąłem dlatego, że mieli przyjechać dzisiaj, nie dlatego, że trzeba sprzątać. Ale już nie odwoływałam tego i gości mamy jednak od jutra, ale dzisiaj sobie właśnie na spokojnie posprzątam. Byłam w Galerii Mokotu, słuchajcie, okazało się, że taki ten stędzik z Carmello w Galerii Mokotów się przeniósł w inne miejsce, jest teraz większy i w końcu sprzedają makaroniki. Nie wiem, czy kojarzycie, o co mi chodzi, pokażę wam pudełko, to jest o ta firma. I udało mi się w związku z tym kupić makaronsy. Tu mam 4 pistacjowe i mok. Wzięłam 4 pistacje, 2 mokki, 2 orzeszki laskowe i 2 takie ciemne czekolady, ale o, już jednej nie mam, bo Andrzejek zjadł. Miał dzisiaj, słuchajcie, jakiś egzamin w pracy, więc Andrzej od razu zrezygnował jakby z tego urlopu właśnie piątkowego, dlatego że zależało mu na tym, żeby jakiś tam test zaliczyć i żeby już tego nie odkładać po prostu. I udało się, zdał. Także brawo dla Andrzeja, teraz wszyscy bijemy. Dzisiaj pojedziemy, tak, pojedziemy do Pepco, pojedziemy do Action. Pewnie, nie, do Dealsa chyba nie będę wchodzić. Obok jest też chyba Sinsay. Chciałabym kupić coś Kolinkowi, bo ogólnie przyszedł do mnie kuzynka Kamila z Tomkiem i z Kolinem, czyli z moim chrześniakiem. Chciałabym kupić coś fajnego Kolinkowi, dlatego że no, na zajączka nic nie wysyłałam na Śląsk. No i tak, wiecie, poza tym dawno się nie widzieliśmy, więc chciałabym ogarnąć jakiś prezencik. Ja uwielbiam buszować w ubraniach dziecięcych, więc właśnie może skoczę do Sinsay'a. Pepco. Chciałam iść do HM-u dzisiaj w Galmoku, ale zobaczyłam, że jakby autobus mi zwieje, jak tam pójdę, a na kolejny musiałabym trochę czekać.
Więc stwierdziłam, że pas, a generalnie z Kamilą będziemy w galerii handlowej jutro, więc może jutro w tym Haemie coś fajnego kupię, nie wiem. W Action chciałabym kupić jakieś takie rzeczy, żeby mieć coś dla Kolinka, nie wiem, jakieś kolorowanki wodne albo kredki, coś takiego, żeby tutaj jednak było, żebyśmy mogli się trochę czymś takim, powiedzmy, bardziej kreatywnym zająć, coś wymyślę. A co chciałam jeszcze z Pepką? A, no i z Pepką chciałam koce, dlatego że, wiecie, no, nasza kanapa nie jest niczym przykrywana i na co dzień taki stan rzeczy nam odpowiada. Natomiast już mieliśmy dwie takie sytuacje, jak mieliśmy większą ilość gości, że trzeba było coś tam szybko wycierać, żeby nie było plam. I Kolinek to jest raczej rozważne dziecko, ale na wszelki wypadek wydaje mi się, że wolałabym położyć na niej kocyk. Żeby w razie czego, jeżeli się coś, nie wiem, rozleje, pryśnie, kapnie, to żeby w pierwszej kolejności oberwał koc. Tak, taki mam plan. Także to dzisiaj obskoczymy. W planach w ogóle strasznie ambitny mamy plan na dzisiaj, słuchajcie, bo w planach jest też siłownia. No i oczywiście nie pójdę na siłownię, nie wiadomo jak wcześniej, dlatego że o godzinie 17 w Stuttgarcie Iga gra w ćwierćfinale na Porsche Arenie, także w ogóle wiecie, że powinno mówić się właśnie Porsche, a nie Porsche. Strasznie dziwne, ale wszyscy tam w telewizorni mówią Porsche Arena. Także na Porsche Arenie będzie grała Iga w Stuttgarcie, więc no wiadomo, o 17 to jakby nie ma nic ważniejszego, trzeba kibicować. Tak? Tak. No, także tak. Tyle z mojej poplaniny. Biorę się... A, jeszcze kupiłam truskawki, czajcie? Słuchajcie, pokażę wam, pochwalę się. O, tu leżą. Tu są. Powiem wam, że wzięłam je w ciemno, wzięłam 2 kilo, było po 14 zł za kilogram, ale były bardzo smaczne. Już nie mogę doczekać, bo już rozmawiałam z moją panią dietetyk, że będę mogła jeść truskawki. Wiadomo, nie mogę ich cukrzyć ani nic tak dalej, ale truskawki same w sobie mogę jeść. I mówiła, że tak powinnam 400 gramów, nie więcej, jeżeli już w ciągu dnia będę miała na nie ochotę, ale negocjowałam. I powiedziałam, że no ale może chociaż już pół kilo, żeby tak było równo. I pani się zgodziła. Więc za chwilę obiorę pół kilo truskawek i będę mogła je zeżreć. O, Andrzej przyszedł i jak widzicie jest bardzo podekscytowany. Cały czas, jak tylko wychodzi z pokoju, to tak sobie tańczy w miejscu. Ui. Bo się cieszy tym, że udało mu się ten egzamin zdać. Andrzej, a co to był za egzamin? Najwyższy możliwy egzamin potwierdzający umiejętności z systemu DLP, które wdrażamy. Uhu! Brawo, Andrzeju. No, kozacka. Stałeś bohaterem domu i firmy pewnie też. Także tak. No. Dobra, koniec poplaniny, bierzemy się najpierw za ścierę, chociaż może chwilę pochilluję, zanim się wezmę do pracy, bo wiecie, jestem taka zapracowana, od rana siedziałam 2 godziny na paznokciach, zmęczyłam się. Więc może chwilę odetchnę, potem się wezmę za ścierki, no a potem resztę zobaczycie. Andrzej wam się w lodówce odbija, zagoniłam biedaka do sprzątania, a tak naprawdę to nie. Ale Andrzejek jest dobrym Andrzejkiem i nie miga się od obowiązków domowych. To jest taki czyścioch nasz naczelny. Prawda, Andrzejku? Kasia powiedziała, że musi od tego umyć fronty. To Andrzej myje fronty. Kurde, powiedziałam to dosłownie minutę temu i nie zdążyłam do nich podejść, bo już wziąłeś płyn. No widzisz? Ech. Bez komentarza to pozostawię. Takie fajne, słuchajcie, pudełki to kupiłam sobie dzisiaj w Lidlu. Ciekawa jestem, jak będą mi się sprawdzać, bo tak jak ostatnio... Oj, córki. Bo tak jak ostatnio mówiłam, tych pudełków używam bardzo dużo. To są takie te pudełeczka, które się tak wysuwają w taki sprytny sposób. Ciekawa jestem, czy mi się to sprawdzi. Na pewno w przechowywaniu jest to coś takiego raczej spoko. A jak się będzie używało, to zobaczymy. Musiałam to kupić, bo naprawdę co chwila coś chowamy w te pudełka i jest ich wiecznie za mało. Nie byliśmy w Actionie, nie było takiej potrzeby, za to byliśmy w Pepco i poczekajcie, wezmę torbę i zaraz pokażę wam, co takiego kupiliśmy. Dobra, wyjęłam sobie wszystko i zaczynam od takiej nietypowej rzeczy, którą wyhaczył Andrzej. Andrzejku, pamiętasz, ile to kosztowało w tym, w Leroyu? Jakieś 3 dychy. Słuchajcie, a w Pepco 15 ziko. To jest taki ten... No, żeby nie obijać, wiecie, drzwiami o ścianę. Taki odbojnik.
Także tak, w Pepco kupiłam parę pierdołek do domu. Kupiłam sobie takie woreczki do prania, bo te moje są już mocno przytyrane. To są dwa takie woreczki, jeden większy, jeden mniejszy. Tak jak możecie zobaczyć, cena to 5 zł i kupiłam sobie dwie sztuki. Wymienię sobie te moje worki. Tamte wyrzucę, bo szczerze mówiąc, no już trochę mi się porwały. Z takich ciekawych rzeczy, albo może nie, jeszcze przejdźmy do kocyków. Wybrałam kocyki w takim kolorze. Wydaje mi się, że będą pasowały do naszej kanapy. Tak jak widzicie, rozmiar to jest 130x170, cena 20 zł. I kupiłam takie kocyki dwa, więc będziemy mogli je położyć na naszą kanapę. A teraz kupiłam rzeczy, pokażę wam to, co kupiłam z myślą o Colinku. Chciałam jechać do Action, bo w Action chciałam tego typu właśnie rzeczy poszukać, ale niepotrzebnie, bo okazuje się, że w Pepco to wszystko jest. Ja się po prostu na ten dział zazwyczaj, wiecie, jakby nie wybieram. Zostaję przy tej części domowej. Natomiast okazuje się, że tam przy zabawkach są takie różne artykuły, przyborniki. No i tak, tutaj mamy taką książeczkę, kolorowankę w zasadzie z Disneya. Tak jak widzicie, jest tu myszka Miki i z takich fajnych rzeczy widzę, że większość tych kolorowanek dla dzieci już to ma. Są też różne naklejki, można sobie tam w różne miejsca poprzyklejać, czy to na obrazki, czy wiecie, tak randomowo gdzieś. No i musiałam to wziąć, to słuchajcie, Harry Potter, co prawda w wersji Lego, ale jest to Harry Potter i zobaczcie, jakie kozackie naklejki są. Chciałabym sobie coś takiego pokolorowała. No i żeby było czym kolorować, to kupiłam taki zestaw kredek, kredki ołówkowe i wzięłam takie te, wiecie, grubsze. Tak wydaje mi się, że dla dzieci może być to wygodniejsze. No i tak, i miałam kupić coś dla Colinka, chciałam mu kupić jakieś ubranka i stwierdziłam finalnie, a kredki kosztowały jakby co 8 zł, a te książeczki kosztowały ile? 7. Jedna i druga kosztowała 7. I kupiłam Colinkowi ubranka. Myślałam, żeby iść do jakiegoś HM-u, Zary czy coś takiego. Nie dotarłam tam w końcu, więc stwierdziłam, że wezmę te rzeczy z Pepco. Moim zdaniem one wcale nie są złe. Powiem wam, że mama mnie wyprowadziła z równowagi. Bo zadzwoniłam do niej i mówi: o, nie mogłaś kupić w jakimś lepszym sklepie? Nie, mamo. Nie mogłam. Nie po drodze mi było. Pewnie coś jeszcze kupię, jak będziemy jutro z kamą w galerii handlowej, ale ogólnie wszystkie te rzeczy z tego, co widzę, są w 100% zbawione. Także nie czepiałabym się rzeczy z Pepco. A wiecie, jak to jest z dziećmi? Dziecko pobiegnie na dwór, zaraz się gdzieś przywróci, porwie uplami, tak, że to się do niczego nie nadaje. Więc nie uważam, by to było złe iść czasem na ilość. I właśnie tak też ja poczyniłam. Poszłam na ilość. Tutaj pierwsza koszulka, słuchajcie, 8 ziko. O, taka. Wszystko jest jakby co w rozmiarze 104 i tam w Pepco jest taki test, od 104 do 134 są wszystkie takie same modele, więc pewnie jeszcze coś znajdziecie, bo od tego było bardzo dużo. Tutaj pierwsza koszuleczka, tutaj kolejna w skorpiony, ta kosztowała już 12 zł. Taki jest ten printik. Spodobał mi się kolor, mam wrażenie, że w ogóle Colinek to jest śliczne dziecko, więc on we wszystkim wygląda dobrze. Ale ja go lubię w takich kolorach jak żółty, zielony, taki właśnie beże. No, ładnemu we wszystkim ładnie, nie? Tak to działa. Więc tak, tutaj mamy koszulkę z Kung Fu Pandą. Ona już kosztowała, słuchajcie, 15 zł. Też bardzo fajna. I tak sobie myślę, że do tej koszulki będą pasowały te spodenki, takie dresiwo. Fajne są te kieszonki tutaj. Ładnie to wygląda i jakby co, to dresy kosztowały 25 zł. Tutaj jest taki listek. Bardzo ładny kolor. Tak mi się wydaje, że będzie z tą pandą fajnie dograła. Kolejna rzecz. W sumie dużo zielonych rzeczy. Tutaj mam, o dobra, może tak, ostatnia rzecz, którą ja gdzieś tam upatrzyłam i to kosztuje 10 zł, taka koszuleczka, ona jest, słuchajcie, taka jakby dziecięca, ale taka trochę oversize'owa, widzę, że ona jest trochę szersza od tych pozostałych rzeczy, feel good, bardzo ładna kolorystyka, podobało mi się to połączenie kolorystyczne, dlatego wzięłam, no nie, no bo jakby mi się nie podobało, to bym nie wzięła. I teraz coś, co wypatrzył Andrzejek, tutaj koszuleczka taka, o, za 10 ziko, taka trochę w plamki, ale tutaj z taką naszywką
Więc dinozaury się zgadzają, no nie? Bo Andrzej wybiera wszystko, co jest jakkolwiek związane z dinozaurem. Więc ta zieleń i ta naszywka, no to wiadomo, nie można było tego przypuścić. No i kolejna koszulka z takiego, aż muszę zobaczyć, czy to jest też bawełna w 100%. Tak, no. Słuchajcie, 12 zł, ona ma taki fajny, taki jakby, nie wiem, czy będzie to widać, widać. Taki fajny ma wafelkowy materiał. Ona mi się kojarzy z takimi tymi szlafrokami, takimi tymi lepszymi, że tak powiem, ręcznikami, albo w ogóle z takimi strojami na saunę. One właśnie często mają takie wafelkowe, taki wafelkowy splot. Bardzo fajny, w ogóle bardzo ładny kolor. Ciekawa jestem, czy kolinkowi będzie pasowały, tak jak tutaj widzicie, jest kieszoneczka. Także tak. I to tyle. Powstał nam taki nieplanowany mini haul z Pepco. Ale mi się takie rzeczy podobają, lubię takie rzeczy oglądać, więc mam nadzieję, że wam się też ten fragment filmu spodoba. I wydaje mi się, że tak naprawdę w sumie na dzisiaj będziemy już kończyć. Bo no, trzeba się zabrać za sprzątanie, a jutro będzie nowy dzień, będziemy mieli dużo aktywności. Także wydaje mi się, że uda nam się nagrać kolejnego vloga. Także teraz się już z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję. Andrzej w tle swój taniec radości dalej uskutecznia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać w komentarzu, co tam u was ciekawego, bo nie wiem, jak teraz u was pogoda, u nas jest beznadziejnie, ale jak było kilka tych takich słonecznych dni, to aż się chciało żyć. No i właśnie dajcie znaka, czy też tak macie, że jak tylko się wypogadza, to macie tak jakoś nagle magicznie dużo energii i wszystko wam się chce. No, dobra. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!